Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na dzisiejszą debatę o kulturze. Opowiemy Państwu dzisiaj o najnowszej płycie Iggy Popa pod tytułem Free. Kolejny album, jak sam Iggy Pop stwierdził, przytrafił mu się, ale postanowił go zarejestrować. Śpiewa tutaj głównie nie swoje teksty, ale Rona Tomasa, który jest również producentem płyty. Śpiewa również Dylana Tomasa, recytuje Lurida i to wszystko tworzy płytę, która trwa. Niecałe ponad 30 minut, ma bardzo dobre momenty, ale jednocześnie też nie wnosi niczego nowego. Ale czy na pewno o tym też porozmawiamy. Na pewno ta płyta jest melancholijna, na pewno udowadnia nam król panka, że można śpiewać utwory innych z nowymi emocjami, bo to chyba o to idzie o emocje. Przyjrzymy się na pewno tej płycie. Będziemy także mówić o książce Tomasa Bernarda pod tytułem Bratanek. Wittgensteina, przyjaciel. To jest wznowienie książki, która już była wydana w latach 80., ale chyba warto do niej wrócić, ponieważ Bernhard nie tylko mówi o przyjaźni, nie tylko sporo jest jego wątków autobiograficznych, ale na pewno mamy tutaj bardzo dużo dyskusji na temat sensu człowieka, życia człowieka mnóstwo pytań egzystencjalnych. Przy tym Wspaniały język, książka, która uwodzi, książka, która daje do myślenia, która jest z pewnością rozkoszą intelektualną. Także książka dla tych z Państwa, którzy nie czytali wcześniejszej prozy Tomasa Bernharda. To jest idealna, naprawdę idealna powieść do tego, żeby zacząć swoją przygodę z tym autorem, tym bardziej warto do niej wrócić i o niej porozmawiać. Jeżeli chodzi o propozycję filmową, w tym tygodniu opowiem Państwu o filmie to rozdział drugi, najbardziej hasowy horror w historii kina na podstawie bestsellerowej powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem, która miała premierę w roku 1986. No i zobaczymy, czy rzeczywiście jest to tak fenomenalny film, jak zwykło się o nim mówić, i czy rzeczywiście. Jest to horror wszechczasów. Horror wszechczasów to chyba za dużo powiedziane, ale wiem, że jesteś fanem tego gatunku. Z pewnością oprócz dobrej rozrywki ten film w bardzo lekki sposób dotyka tego, co jest w człowieku, jego lęków, ale też z tych wszystkich rzeczy, przypadłości, z dzieciństwa. Które trzeba dotknąć, rozwiązać. Czasami trzeba wyciągnąć tak zwane trupy z szafy, z tym się zmierzyć. I po taką metaforę horroru na pewno tutaj twórca sięga. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Dlaczego w ogóle jest teraz taki hit? Na to, żeby właśnie po takie gatunki sięgać, dlaczego przyciąga tyle osób. Skąd to, że ludzie tak się cieszą i, i rzeczywiście chodzą do kina? Skąd, skąd ten trend? O tym wszystkim na pewno będziemy dyskutować. Zapraszamy. Zapraszamy. Debata o kulturze.